Panie pośle, w czasie forum ekonomicznego w Krynicy i forum ochrony zdrowia, które jest bardzo istotną częścią forum ekonomicznego, dyskutowaliście Państwo o kompleksowej opiece, skoordynowanej opiece nad pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Bo z jednej strony sukcesy medycyny i kardiologii interwencyjnej, a z drugiej strony brak skoordynowanej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca. Jaka jest szansa, że znajdą się środki na taką opiekę? Nie mam wątpliwości, że na to pieniądze muszą się znaleźć i również musi dojść do tej zmiany systemowej, no bo trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to jest, że w jednej dziedzinie, w jednej części kardiologii mamy spektakularne sukcesy, a w drugiej mamy spektakularne porażki, bo tak to trzeba powiedzieć, na dwóch przeciwnych biegunach jesteśmy. I z tego wynika właściwie jednoznacznie, wynikają dwie rzeczy. Z jednej strony środki finansowe. Na pierwsze, gdzie był sukces, poszły duże nakłady finansowe, to pewnie też wymusiły określone zmiany organizacyjne. Z drugiej strony tych środków finansowych brakowało, nie było i to być może powodowało, że nie było właściwych rozwiązań organizacyjnych. Jeżeli na to wszystko nałożymy brak właściwej, jak dotychczas, współpracy, zaburzone relacje pomiędzy AOS, czyli ambulatoryjną opieką specjalistyczną, a lekarzem rodzinnym, również w drugą stronę między ambulatoryjną opieką specjalistyczną a szpitalami, więc widzimy, że właśnie na tym poziomie organizacyjnie trzeba coś poprawić. I oczywiście też przeznaczyć na to odpowiednie środki finansowe. Przeznaczyć odpowiednie środki finansowe, więc zwiększyć finansowanie. To, co Państwo proponujecie, to finansowanie budżetowe, czyli likwidacja NFZ-u. Jaka to jest perspektywa? Czy ta mapa drogowa już jest? Mapa drogowa jest zapisana w projekcie ustawy, ale oczywiście, ponieważ ustawa jeszcze nie została poddana konsultacjom, nie została skierowana do Sejmu, pewnie jeszcze będą mogły być różnego rodzaju korekty w ramach tych planów. Ale też trzeba jasno powiedzieć, to nie tylko kwestia finansowania, które jest niezwykle ważne, bez zwiększenia finansowania nie ruszymy do przodu, ale w ramach również samej kardiologii to jest kwestia odpowiedniego rozłożenia akcentów, no i wreszcie to jest kwestia tych rozwiązań organizacyjnych. Wiem, że akurat jeżeli chodzi o medycynę rodzinną, będziemy zajmować się tym wcześniej niż zmianami systemowymi dotyczącymi likwidacji NFZ-u i tutaj będzie można już wcześniej pewne zadania wdrażać i nowych zadań przyzwyczajać lekarzy rodziny, które później poprzez opiekę koordynowaną zaskutkują, mam nadzieję, poprawą również w kardiologii, ale i nie tylko, w wielu innych dziedzinach medycyny także. Jeszcze temat gorący ostatnich dni. Zdecydowana, stanowcza wypowiedź ministra Radziwiłła w sprawie tak zwanej leczniczej marihuany, że są dowody, są badania, ona nie leczy. Jakie jest pana posła stanowisko, czy powinien być dostępny pacjentów chorujących na różnego rodzaju nowotwory do tego typu metody? Ja tutaj zaprezentuję stanowisko pewnie trochę odmienne od tego, które jest takie popularne, albo radykalnie za, bądź radykalnie przeciw. Co do tego, że trzeba również wykorzystywać tego typu substancje, no to odwołam się do przykładów sprzed wielu, wielu lat, wykorzystania opiatów w medycynie, rzecz normalna, naturalna w leczeniu bólu, nie tylko morfina, ale i pochodne morfiny wielokrotnie silniejsze. Więc tutaj medycyna już się dawno zdefiniowała i określiła, że trzeba pomagać. I z pewnością również w związku z tym należy korzystać z tych preparatów wynikając z pochodnych marihuany. Natomiast chciałbym, abyśmy nie robili pewnych wyłomów w systemie. Jest określona droga, jest Urząd Rejestracji Leków. Można nie tylko korzystać z importu docelowego, ale tam, gdzie tylko to jest możliwe, poprzez legalizację określonych środków za pośrednictwem Urzędu Rejestracji Leków. To jest w moim przekonaniu ta właściwa droga, a nie jakieś specustawy przygotowywane przez parlament. Ja nie mówię, jesteśmy na początku dyskusji, ja nie mówię i nie twierdzę, że na pewno nie należy tutaj żadnej specustawy przyjmować. I powiem szerzej i troszkę inaczej jako lekarz. Nie chciałbym, aby później inne substancje, na przykład nowe leki onkologiczne, nowe leki nasercowe, były przyjmowane też specustawą z pominięciem Urzędu Rejestracji Leków. Bo nie jest to właściwa droga i nie jest to w związku z tym droga bezpieczna, najbardziej bezpieczna dla pacjenta.